Zaczęłyśmy to spotkanie dosyć nerwowo. Porażka z Norwegią źle na nas wpłynęła. Byłyśmy zdenerwowane i wszystko robiłyśmy za szybko, ale udało nam się poprawić w drugiej połowie. Polska to bardzo dobry zespół. Jest w nim kilka wysokich dziewczyn, które świetnie rzucają z 9 metra. Nie rozumiem, czemu Kudlar była dzisiaj tak nieskuteczna. Uważam, że to znakomita zawodniczka. Tym razem nie rzucała najlepiej i dlatego wygrałyśmy.